tu będzie ciasno. Tomek z tej strony, witam. Jesteśmy u Joker Farmera dzisiaj w akcji ładowarka. Ciasno tu jest niesamowicie. Dobry. Cześć. Aż zwątpiłem, czy to tu, no wydawało mi się, że było szerzysz zawsze. Ale gościu nie zdążył, zablokowałeś go. Wyjechał. No to ma problem, no to już jest po nim, no już tu zostaje. Czekaj, teraz musi tyłem tam wyjechać. Co tam się przywiozłeś? Parę simkę w nowym wydaniu. No widzę, łyżka też duża. O, łyżka. Łyżka jest i paleciak. I paleciak jest do tego. W razie W. Chodź, odejdź, bo cię rozjeżdżę. Ten samochód chyba na stop widzi pole, także ta. Do sera. Nie, no tam jest przejazd, nie? Tylko przyjechał woreczek kupić mieszanki i go od razu mówię, o już chuj, zostałeś. No. A co to? Już akcja, a? Byliśmy wczoraj próbę robić, ale jeszcze mokre, wiesz? Jeszcze wilgotne. Na dzisiaj jest taki plan, ale zobacz, gdzie masz pogodę. No nie ma, pochmurno. Nie ma pogody, lipa, mocno, nie? Mocno pochmurno, no, nie? Właśnie. I taka, tak, od rana by słońce przyjechało. Tam mamy trzy odmiany tego jęczmienia. Ten, co tutaj przejechał, to chodziło o to, żeby mieć od tyłu wyjazd tam na szóstkę, nie? No. I przejechał tylko w jedną stronę, no i dał na miernik, ja mówię, będziesz łopatował, to mówię. Będziesz to łopatował, mówię, nie? No. O, żeby schnie. No. A tam, gdzie swoją, jest jedna odmiana właśnie, co on mierzył, że pokazało mu tam 13,5. No to jakby tak przeleciało, no to niech jest 1% więcej przez kombaj, 14,5, ale gdzie jest słonko? Już lipa. Musi być słonko. No to bym miał na tą dniówkę. Nic to nie da, że to będzie no 30 stopni, jak nie będzie słońca, nie? Tak. A samo słońce to też nie suszy. Do słonka musi być lekki wiaterek. Ja. To jest zajebiście. To tak jak wiesz, ze sianem, nie? Ja. Na jak jest wiatr, 3 dni, to wtedy tak. Tak, 3 dni takiego słonka i wiatru, to już zbiera suche siano. Mhm. A jak jest tylko cały czas kisiawa, to tydzień to i ono cały czas jest wiotkie, to nie? Tam prędzej zgnije. O właśnie, no, idę to zaniosę babci do tej. Dobry. Ja idę Adriana do woła. No więc właśnie. Czy ja tu wjadę? Wjadę. Gdzie ty jechałeś? Patrzyłem, czy tam wjadę w ogóle, bo ostatni raz jak byłem, to było fajnie. I chyba przewaliłeś przez ten. Coraz więcej się dzieje. Przewaliłeś przez rów, to cały supek z tyłu z lampą wyrwałeś. Patrz. Musiała ci uciec, czy cofałeś, czy nie, tu jak się za... No i zobacz, patrz. No zajebiście. No. Tu jak się zawróciłem, to tam musiało zahaczyć. A kurwało też, poskakaj. Tu samochód stoi. Ale zobacz, musisz z tamtej strony zawsze wjeżdżać, zobacz co ja zrobiłem. Ja specjalnie kurwa z tej strony zostawiłem drogę. No tak, o kur. Ostro to szło. No. Tak. Przez te auto. Nie, tu jest taki ruch, że nie wiadomo co zrobić. Akurat mnie puścił, no to jadę, nie? Weź tutaj, popróbuj. Ja to później pozamiatam, to się nie ma. Stale wiatr w oczy. Specjalistyczna? Nie, to dłuższą miałem, gdzieś chyba wzięli ją. Taka lepsza była, bo prosta. Czyli w tamtą stronę trzeba uciekać. Tak, zawsze, ja dlatego zrobiłem tamtą stronę, wiesz. Ale ja jestem tu tak sporadycznie, że. To chyba ten dół bardziej trzymie. Tak.
Może lepiej jak to tak zostawię. O, póki ten klosz jeszcze jest cały. Albo jak w drugą stronę będę wyjeżdżał. No, cofnie. Wypchnie. Nie wiem, bo od rana muszę dzwonić. Przecież on tu był samochodem. Był i patrz, zginął. Co, wjeżdżamy tam? A może, jeżeli on tam... Aha, no nie wiem, co oni kombinują. No ja też. Mi tam jest wszystko jedno, pytam się. Jak tego to rozpiną i mogę my działać. No kurwa, widzisz, że te wszystko zgadnie, ja nic nie wiem. Szło. Może mu się odechciało. Duży. No z tych średnich, to nie jest cały. No, on ma te kurde rotory jeszcze, nie? Sprzedawał. Z tych sześciu środkowych. Później jest klawisz, ten RSM. Gabarety te same, tylko dłuższy. No i na koniec rotor, nie? Tamten to już ma przerw. Muszę widziałeś, on namówił mnie Adrian i no nie zabrał go, tylko w równowartość to sprzedaży wrzuciłem jako wkład, nie? Wtedy z tego rekorda. Bo na niego miałem klienta, on tylko przywieźli tego i pokazał się na filmie, to gościu zaraz na... nie wiem, tam, na Facebooka czy gdzie tam, na tego, do Adriana zaraz zabukował sobie tego rekorda i chciał, żeby podać numer konta i on wpłaci zadatku 20 tysięcy. I Adrian mi to czytał. Ja mówię, jak, co? Przecież my nic nie sprzedajemy. A później decyzja mówi, ty odgrzeb go, bo on był pierwszy. No trzeba taką zasadę przyjąć, no, że no gościu był pierwszy. Czy on rzeczywiście chce, nie? No kurde, bo to takie jest, ciekawe jest, nie? A on chciał już go zabukować, bizona, na, w ciemno. Bez jazdy podajcie numer konta. Bo ten na pewno mówi, zostanie. No i tak się stało. No i do tej pory widzi zadowolony. Miał bizonka tam i oni mają tam coś hektarów. 80, coś tam hektarów mówi, że ma. Krowy mleczne, nie? I nawet niedaleko poszedł. A to też od was przewoziliście go. A to nie wiem. No. To Piotrek przewoził, ale no, ten drugi Piotrek. Ma, środałka. No, nie Piciu, tylko Piotrek. Z tym Robertem, ale łysym. Tym. No. Oni we dwóch wtedy byli. Musiałem zaczep opierdolić, bo nie mieścił. Mówi, nie może rozciągnąć. No. Tej nisko pod... No ale pojechało. No i pojechało. To dzwoniłem się pytać, mówię, czy... No kurczę, no bo nie mogą rozciągnąć, bo zestaw zielony nie może się rozciągnąć, tak? Takie jakieś tam są coś tam zasady. Jest, jakieś no. Zasady są, no. No jakby był w całości, to tak. Tak. No i mówi, ładunek podzielny i tam cuda. O, właśnie. No i nie myśliło się te 1,5 metra, kurwa macie, żeby ten dyszel gdzieś tak upadł, nie? Ta rura, mówię, no to przecież jak ładnie równo pytniemy i w środek coś wstawisz, później idealnie to zespawasz, nie? No nie ma wyjścia. Mocniejsze będzie jak przed. No, właśnie. Taki Jurek! Jurek, weź zadzwoń do Adriana, bo ode mnie nie odbiera. Bo ja bym tam wjechał, to byś się wjechał od razu, nie? Może je obrażyć tam też tam. Nie wiem, co. Tylko on się tym kombajnem jak już wyjechał, to i tak musi się poobracać, co on tam. Nie? I chuj tutaj wjechać. Tylko teraz zobacz, żeby... Gdzie my się możemy ustawić, żeby nie...
A wjedź kurde w te, we wnękę i w ten będziesz zajebisz się. Dobra. W ten boks. No. I będzie wtedy miejsca. No. On tam sobie wjedzie w boks czy coś i nie będzie problemu. Ja. O, a ja stanę będzie... tu, jak no. wyładuję, to jadę w drugi boks. No właśnie, no. A jak tego to myślałem, że rondo już jest. Możesz naokoło pojechać. Gdzie? Bo jest droga. Dwa Gdzie? Razy w prawo i wyjeżdżasz tam na krzyżówce. I wszystkie plastiki mi spadną w tym momencie. No nie. Nie, wszystkie nie, ale... Bo ale... droga jest wszystko zrobiona i nie ma problemu, tylko że to jest jednak firanka, ona długa jest i no. tam łamanie jest na 90, to tak... Nie. Już na dzisiaj starczy. Dobra, to tu, jak trzeba, to ci M-kom odjadę i będziesz miał miejsce tutaj manewru. Nie, no jak oni się skopają, to tu stanę na środku i tyle. Dobra. Byle, żebym tu tych nie ściągnął, nie? Ale jak chyba ten duży ciągnik odstawi? Jakieś opaski, tak. Będziesz miał więcej miejsca. Nie ma, tu się nie będzie pogody na żadną koszenie. Damy do kurwa tą kubkę. Na pół gazetki. Operator niech nie ucieka, bo ktoś musi tym wjechać, nie? Ja tam się nie znam. A ja w ogóle? No poważnie. Gdzie to? Nie wiem, o co chodzi. Jak o co chodzi? No trzeba odpalić i włączyć ręczny, puścić i zjechać. Nie, tego. Za wysoko jest, czy co? Nie, ty. To co? Już nie raz zjeżdżałeś to. Ale nie tym! Nie będziemy czekać na niego, dobra. Nie jeszcze trzeba to mówić, paleciaka, gdzie jest paleciak? Tam z przodu jest, jedziemy. Nie, tam pójdź. Zrobimy.